okupacją! Precz lubelską okupacją! Precz lubelską okupacją! Wydaje się, że naszą determinacją, modlitwą i społecznym sprzeciwem udało się przepędzić zaproszonych przez talmudystę Georga Sorosza i Angelę Merkel fundamentalistycznych islamistów. Tak się wydaje, ale moi drodzy, jest jeszcze wielkie niebezpieczeństwo. Za wschodniej granicy nadciągają do nas szowiniści. Szowiniści, którzy są również zapraszani przez obecny rząd. To są potomkowie Bandery. Tego, który jest odpowiedzialny za mord naszych przodków na Wołyniu w 1943 roku. Mówimy nie Banderze. Mówimy nie banderowcom. I ci banderowcy zalewają Wrocław. Zalewają Polskę pod takimi hasłami, jak nienawiścią i podstępem będziesz przyjmował wroga twojej nacji. Spalmy flagę banderowską. Mówmy nie banderowcom i szowinistom, którzy mordowali Polaków. I nie jesteśmy źle nastawieni do pokojowo nastawionych Ukraińców, ale mówimy nie szowinistom i banderowcom, potomkom tych, którzy mordowali naszych przodków. Polska antybanderowska! 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 Niech ta banderowska szmata pali się tutaj, na wrocławskim rynku! Ale teraz proszę, połączmy się z Warszawą, połączmy się z tymi, którzy dzisiaj maszerowali ulicami stolicy. Połączmy się i odkrzyczmy te wielkie hasła, te hasła, które są dla nas fundamentem, a zarazem drogowskazem na dzisiaj i na jutro. Honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor! I ojczyzna, Bóg, honor, 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 i ojczyzna. Moi drodzy, cieszę się, że jestem tutaj razem z wami. I widzicie, zabrano mi sutannę, zabrano mi brewiarz, zabrano mi koloratkę. Ale możli tego świata mogą nam zabrać dobra materialne. Ale nikt nie zabierze nam wiary, nikt nie zabierze nam idei, nikt nie zabierze nam woli walki. Dlatego proszę was, byśmy wszyscy razem minutą ciszy oddali cześć tym bohaterom, którym zawdzięczamy niepodległość. Cisza. Cisza miała być tą kamerą.